Moje ostatnie pytanie. Czy czuje się Pani ikoną społeczności LGBT? Bo ta społeczność Panią uwielbia, wie Pani o tym? Jak wielu innych ludzi, naprawdę, właśnie o tym mówiłam z różnych kręgów. Ja po prostu mówię szczerze to, co czuję, że każdy z nas zasługuje na szczęście. Niezależnie od tego, z kim śpi i jak się układa jego życie. Po prostu to jest najważniejsze. Mamy jedno życie i powinniśmy czuć się w tym życiu szczęśliwi, budzić się rano uśmiechniętymi, spełniać swoje marzenia. I ja tylko to powiedziałam. I to jest taki pozytywny akcent na koniec tej rozmowy, za którą bardzo, bardzo dziękuję. I dziękuję za muzykę i życzę, żeby cały czas były te nowe otwarcia w Pani życiu, które są i które są piękne. Dziękuję bardzo i mam nadzieję. Zapraszam na te wszystkie moje nowe otwarcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.